Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnego Q&A 418. Witam wszystkich, którzy oglądają i którzy słuchają pierwsze Q&A w tym roku. Więc na dzień dobry, wszystkiego dobrego w nowym roku jeszcze raz. Zdrówka przede wszystkim, reszta myślę, że z czasem przyjdzie. I zaczynam sobie to Q&A tak powiedzmy z przytupem. Robiłem taki tam zewnętrzny projekt i mam od HP i Computronica 3 takie drukarki do rozdania w konkursie, więc postanowiłem, że zrobię to w Q&A. HP NV6020E, prosta drukarka, generalnie taka mocna podstawowa ze skanerem, natomiast ma trzy rzeczy, które mi się podobają w trakcie testów, które sobie tak sprawdziłem. Pierwsza rzecz to jest unikatowa pod tym względem, że jest bardzo kolorowa. Ma masę kolorków, tutaj się świeci, wrzuca jakieś przebitki podczas drukowania. Jeżeli jest jakiś błąd, to również to wyrzuci. Generalnie drukarka taka, że podpinasz i ze smartfona z aplikacji, która jest zaktualizowana dość mocno, robisz właściwie wszystko, więc jest ultra, ultra prosto. Druga rzecz to jest taka, że i dla mnie to jest ważne, bo ja w obecnej drukarce, którą mam, niestety nie posiadam tej funkcji, jest to, że papier z podajnika jest chowany pod spodem. Więc on się nie brudzi, jeżeli rzadziej drukujemy, i to myślę też jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście drukarka wspiera wszystkie możliwości drukowania i Google Cloud Service i AirPrint i tak dalej, i tak dalej. Ale trzecia rzecz jest taka, że jest tutaj oczywiście takie coś jak HP Plus i jest możliwość tutaj po prostu zrobienia sobie, że nasze tusze, bo to jest atramentowa oczywiście drukarka, są do nas dostarczane automatycznie w momencie, kiedy się kończą, więc bardzo wygodne, nie musimy o tym myśleć, nie boimy się, że zapomnimy. Tam oczywiście jest wydłużenie rok gwarancji w tej usłudze dodatkowo i można obniżyć sobie te koszty drukowania w zależności od tego, ile drukujemy i co drukujemy, nawet o 70%. Zapoznajcie się, jeżeli jesteście zainteresowani, i tym bardziej zapraszam oczywiście do konkursu. Konkurs będzie bardzo prosty, bo wystarczy po prostu napisać dodatkowo, dlaczego byście chcieli wygrać taką drukarkę, dlaczego ją potrzebujecie. Oprócz komentarza i pytania, które macie co tydzień, tyle. Nic więcej. Trzy komentarze z tych, które się pojawią, nagrodzimy sobie w ten sposób i one powędrują do tych osób. I przypominam, że jeszcze do dzisiaj do północy trwa, bo dzisiaj jest niedziela, niestety mamy opóźnienie, do dzisiaj do północy trwa konkurs na bacy dwójki, więc można sobie zerknąć do filmu, gdzieś go tutaj podpinam. Ania P. jest pierwsza, wesół świąt, dzięki wzajemnie, faktycznie byłaś pierwsza. Tomula był prawie pierwszy, ale nie ma to jakiegoś tam większego znaczenia. Daniel Lichon, w sam raz na spacer, zdrówka, super, czyli rozumiem, że po prostu sobie słuchasz. I dobrze. Widzę, że też więcej osób słucha te Q&A, więc cieszę się, że ta forma i MP3 i wszystkie podcasty. To prawda, jest jakiś problem ostatnio z tymi podcastami, bo one się później pojawiają niż ja kliknę publikuj. I to różnie. Czasami na Spotify jest najpierw, później dopiero Google Podcast, na końcu wrzuca się gdzieś na Apple. Na ogół było tak, że najpierw na Apple wskakiwało, teraz jest jakieś dziwne opóźnienie. Nie wiem, z czym związane niestety. Okej. I kolejne pytanie to Patryk Chorodyski. Hej Robert, kupiłem S21 w promocji za 2999. Dostałem do niego Galaxy. Tak, to była super promocja. Galaxy Watcha 444. Przesiadłem się z Galaxy M21. O, to duży skok. W którym irytował mi aplikacja aparatu. Czy twoim zdaniem warto było? Pozdrawiam i życzę wesołych świąt. Jeżeli to był M21, to rzeczywiście warto. No zdecydowanie. Mówimy o innej klasie smartfona. Zupełnie. Jeżeli chodzi o zdjęcia, płynność działania, jakość wykonania, jakość ekranu, płynność, no wszystko właściwie, ilość dostępnych funkcji na pokładzie, system aktualizacji, no tutaj nie ma co porównywać tak na dobrą sprawę. Adi, nowy ciekawy odcinek, pozdrawiam, dzięki również. To do mnie 28, o, witam, witaj. Przed chwilą trzy razy próbowałem dodać komentarz, który pojawiał się i po kilku sekundach znikał. O co chodzi? Co w nim było nie tak? Nie wiem, nie mam go, patrzyłem, czy coś jest do sprawdzenia, nic tutaj nie wyskoczyło w tym odcinku, więc ciężko mi powiedzieć. Gdyby było coś do sprawdzenia, to by tutaj wyskoczyło, że poszło do spamu. A sprawdzałem przed jakby rozpoczęciem nagrywania, nic nie było, więc twój komentarz tak jakby w ogóle w systemie się nie dodał, ale spokojnie, znaczy ja wiem, że to jest nurtujące i frustrujące, natomiast ja mam też często, że jak gdzieś dodaję jakiś komentarz, głównie po angielsku, na jakichś innych kanałach zagranicznych, to on czasami skakuje, a czasami nie, więc nie wiem, z czym to jest związane, jest jakiś chyba problem taki odgórny z tym pisaniem tych komentarzy.
To, co mogę polecić, tak jak mówiłem wcześniej, to kopiować sobie, jeżeli jest to jest dłuższy komentarz. Jeżeli jest na przykład nie do dodania albo jest na tyle długi, to podzielić go ewentualnie na dwa komentarze. Chociaż YouTube też pewno może to potraktować jako spam. No i trzecia rzecz jest taka, że tuż przed publikacją komentarza, nie wiem, zrobić tak, że jak napiszecie komentarz i na przykład długo już odtwarzacie film albo długo jesteście w tej karcie w przeglądarce, to odświeżyć ją, bo może coś tam się wylogowało, przelogowało i tak dalej. Nie wiem, no jest jakiś dziwny taki myk z tymi komentarzami ostatnio, widzę, niestety. Mikołaj Pela 18, cześć Robert, jakie są warte zainteresowania programy na MacBooku, to znaczy najbardziej przydatne lub takie, które według Ciebie powinny być od razu zainstalowane, a nie są? Znaczy, powiem szczerze, że jedyna rzecz, która powinna być tak w domyśle, powiedzmy, gdzieś tam sugerowana moim zdaniem, to na pewno ten Android File Transfer, no bo nie każdy, kto kupuje MacBooka, ma iPhone'a i problem kopiowania zdjęć takiego ręcznego występuje i ciężko to zrobić, jeżeli nie mamy zainstalowanego tego oprogramowania. Znaczy, łatwiej dużo jest z tym Android File Manager, czy tam File Transfer, o wiele, więc powinno być to gdzieś tam ewentualnie sugerowane, a nigdzie nie jest. Ale tak oprócz tego, jeżeli mówimy o takim stricte korzystaniu z komputera, no to prosty edytor zdjęć jest, chociażby w galerii, więc wystarczający. Ewentualnie, żeby zrobić jakieś podpisy, to w aplikacji Podgląd również można to zrobić, zaznaczyć. Dokumenty wszystkie, Excel, Wordy i tak dalej otworzymy z tego. Ja nie korzystam za bardzo, zdarza mi się czasami, ale bardzo rzadko. Mam Office'a po prostu tutaj. Ale można korzystać z tych wbudowanych wszystkich pages i tak dalej, i tak dalej. Ciężko mi powiedzieć, czy coś więcej potrzebne. Nawet jeżeli ktoś chce szybki film zmontować, to jest to iMovie, tak? Więc jakby do wszystkiego jest jakieś proste narzędzie, które powiedzmy działa i nie ma z tym większego problemu. Drukarki bardzo łatwo się instaluje. No naprawdę, chyba jakbym nic nie potrzebował, to bym więcej nic nie instalował. Natomiast są dodatkowe narzędzia w postaci i do muzyki, ten Logic, jeżeli ktoś chce, jest ta GarageBand, czyli ta podstawowa biblioteka muzyki. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś więcej do obróbki zdjęć, to ten Pixelmator jest super, ja go mam, kupiłem sobie w jakiejś tam promocji. Uważam, że w zupełności wystarczający do robienia miniaturek i tak dalej. Bardzo rozbudowane narzędzie, a nie było jakoś bardzo drogie, chyba tam 150 zł czy coś takiego, czy 90 zł w jakiejś promocji było. Powiem, że nie wiem, czy bym potrzebował czegoś więcej. I tak na dobrą sprawę nie mam jakiejś dużo więcej ilości aplikacji. Mam na pewno jeszcze Parcela, ale to dlatego, że śledzę sobie przesyłki, szczególnie jest jakich, ich jest dużo, tam roczną subskrypcję, ona jest również na komputerze. Mam, no powiedzmy, no to ten oprogramowanie, o którym mówiłem wcześniej, czyli jak to się tam nazywa. No dalej, bo znowu zapomniałem. Znowu mi się pewno przyłącza. Nie wiem, czy się włączy w tle, czy się nie włączy. Zawsze zapominam, jak to się nazywa. CleanMyMac, o, dobra. CleanMyMac to jest fajne narzędzie, powiedzmy to można było sobie instalować, albo żeby było jakoś to w systemie bardziej widoczne, tak sensownie, szczególnie do czyszczenia RAMu i do czyszczenia pamięci wbudowanej, bo jak ktoś ma MacBooka na przykład z małą pamięcią, no to często będzie z tego korzystał niestety. I co jeszcze? No mam jeszcze jakiś taki program Downloader 4K czy coś takiego do pobierania filmów z YouTube'a. No to głównie do tech newsów, wtedy jeżeli są jakieś, na przykład, nie wiem, producenta filmy oficjalne, to żeby je w dobrej jakości ściągnąć, a nie tam powiedzmy w jakiejś podłej, to używam właśnie tego narzędzia. I to właściwie chyba tyle. Czy warto kupować skiny do telefonu? Naklejki, co można ukleić cały telefon, będzie wyglądać inaczej jak twój S9 Plus kiedyś. Tak, był kiedyś, było coś takiego. Był oklejony bodajże w czerwonym kolorze, nie pamiętam już. I czy nie zostawiałem już po sobie kleju, jak to na klej mają podczas zrywania ich. Znaczy nie, kleju nie zostawia, natomiast trzeba mieć świetne zdolności, żeby zrobić to po prostu, no bym powiedział, tak precyzyjnie, no bo jednak mimo wszystko jest to wszystko na wymiar docięte do konkretnego urządzenia, więc trzeba trochę mieć taką sztukę origami, powiedzmy, w dłoniach. Mi nigdy to nie wychodziło dobrze. Ja też nigdy nie potrafię nakleić dobrze folii, tak żeby była perfekcyjnie
Mam szwagra, który po prostu ma tutaj dużo większą wprawę, jak już coś potrzebuje, albo ktoś ode mnie z rodziny potrzebuje, to tam jadę do szwagra i on to po prostu robi. Oczywiście no, zdarzało mi się nakleić lepiej, gorzej folię, ale no, jak mam do wyboru siebie albo profesjonalistę, znaczy on nie ma żadnego doświadczenia w tym zakresie większego, w sensie nie pracował nigdzie tam, po prostu mu to lepiej wychodzi i tyle. To zawsze po prostu się udaje do niego i tyle. Natomiast nie pamiętam, żeby tam klej jakiś został. Ale rzeczywiście no, trzeba ładnie to zrobić, żeby efekt był fajny, żeby nie było tych przerw, żeby to się nie zaczęło gdzieś tam siepać, odklejać i tak dalej, i tak dalej. Skoro mam iPhone'a z OLED-em, to jest się bać o wypalanie ekranu, o wylanie go, bo niektórym już się obok notcha wylał ekran w postaci dużych kropek lub innych wylań. Wiesz co, u mnie się w Pixelu wylał, no to mówiłem wam już wielokrotnie, trójce. W iPhone'ie... Tyle co mam iPhone'ów, w żadnym się to nie zdarzyło, nie wiem. No oczywiście, jeżeli stanie się to w trakcie gwarancji i telefon nie upadł tak dalej, no to można to reklamować. Natomiast o wypalenia bym się nie bał, bo ja u siebie na żadnym iPhone'ie nie zauważyłem, a mam te wszystkie iPhone'y, które kupowałem wstecz, więc nie widzę tam jakichś problemów, żeby coś takiego wystąpiło. Więc raczej nie. Myślę, że to jest dość odporne już w chwili obecnej. No i na pewno brak Always On Display nie powoduje, powiedzmy, takiego permanentnego wypalenia. Jedynym telefonie, gdzie widzę takie wypalenie, to właśnie ten S9 Plus, bo mój ojciec z niego korzysta, więc wiem, że tam widać to wypalenie dość mocno. I to jest chyba jedyny telefon, z którym tak na co dzień, tam raz w tygodniu, czy tam ileś, mogę obcować, że faktycznie widzę, że coś się z nim stało, a tak to raczej nie. No i ten Pixel 3, który się wylał tam w narożniku. Już w iPhone 13 Pro Max nie ma tego problemu, co ma 12 Pro Max, czyli że czasami bateria szybciej ucieka. Wiesz co, nie zauważyłem, jest naprawdę bardzo dobrze. Są lepsze, gorsze dni oczywiście i zależy to od wielu scenariuszy, od tego, z jakich aplikacji korzystamy, czy coś tam się gdzieś w tle nie zawiesiło, bo iOS nie jest nieomylny i to też się zdarza, tak? Że na przykład, nie wiem, nie chce się otworzyć aplikacji aparatu, trzeba ją ubić czy coś, no, jak w każdym innym telefonie. Są gorsze dni pod względem zasięgu, że nie wiem, że na przykład nie może się połączyć z jakimś tam kolejnym BTS-em albo coś takiego, więc na ogół jest bardzo dobrze, są momenty, że jest gorzej z baterią, natomiast na pewno nie ma takich problemów na 13 Pro Maxie jak na 12 Pro Maxie, chociaż tam były już dużo mniejsze względem 11 Pro Maxa odnośnie ubijania innych aplikacji, jak uruchomimy aparat. No tego nie ma, jest dużo lepiej pod tym względem, ale bateria nie wygląda dość podobnie. Tym bardziej, że przypominam, że 13 Pro Max ma największą baterię z tych wszystkich telefonów, więc jakby ten zapas tej energii jest jednak, wydaje mi się, wystarczający. No, ja teraz akurat ładuję telefon, bo od kilku dni nie mogę... No ja staram się w nocy nie ładować, a w ciągu dnia nie bardzo miałem kiedy naładować telefon, więc też od kilku dni jadę na oszczędzaniu energii, bo tylko tak doładowuję po 20-30%, nie za bardzo jest kiedy. Dariusz Stokowski. Robert, czy wiesz coś co do iPhone'ów 13 Pro z plusem i 5G, bo mają to gdzieś i proszę o zmianę operatora, bo na razie nie zamierzają i certyfikować, szkoda. No Boże, dziwnie to napisane, ale rozumiem, że chodzi o to, że czy wiem coś, czy się zmieni w iPhone'ie, bo chcesz zrezygnować, bo nie ma tej certyfikacji, o której mówiliśmy ostatnio, no i nie ma tego 5G. Nie wiem, no podobno miało się coś dziać, ale czy no tak nieoficjalnie, ale czy oficjalnie coś się stanie teraz, zaraz po nowym roku, czy może dopiero gdzieś tam w połowie roku, albo dopiero w 2023, tego nie wiem, niestety nie mam żadnych oficjalnych informacji i póki nie wyskoczy na stronie plusa taki komunikat, no to prasowy, no to raczej bym się nie nastawiał, tak, no bo to jest jedna wielka zagadka. No nie wiem, no fajnie było mieć 5G, tym bardziej, że mówię, no ja już jestem też od kilku lat w plusie, przyszedłem z T-Mobile i generalnie no ostatnie dwa modele już mam z 5G, więc fajnie by było po prostu z tego korzystać. Natomiast korzystam na innych telefonach, bo jak mówiłem wcześniej, cały czas korzystam z jakiegoś Androida w międzyczasie, więc jakby nie narzekam, że 5G po prostu nie mam, bo mam na innych telefonach. Ale wiadomo, fajnie by było mieć na iPhone'ie również. Nie wiem, no ja też czekam i tyle mogę powiedzieć. No, chciałem, żeby była ta certyfikacja, więc tyle. No mogę wróżyć z fusów, ale nie ma to żadnego pokrycia, powiedzmy, z rzeczywistością, więc tyle. Widziałem na różnych forach, że pisali, że coś tam się zaczyna dziać, tak, że to voice over LTE uruchomili.
No ale czy to jest jakiś tam jasny sygnał? Tego niestety nie wiem. Mr. Prexor, jaki telefon do 2500 zł? Karol, go prawiesz smartfon. Smartfon to też telefon, tak na dobrą sprawę. Natomiast tych telefonów jest trochę. Można iść jakiegoś tam starszego iPhone'a, 11, myślę, spokojnie dorwać z tego, co widziałem. Realme GT będzie świetnym wyborem, S20 FE można spokojnie dorwać, chociaż teraz pewno bym czekał już na te nowe Samsungi, które mają się w styczniu, lutym pojawić. OnePlus 9, z tego co widziałem, chyba też można już gdzieś tam powoli zahaczyć. No szukałbym jakiejś promocji na telefony, które są w miarę świeże, tak? No bo wiadomo, i zerknąć przede wszystkim, czy telefon wyszedł dawno, czy też niedawno, bo wtedy można też spodziewać się ewentualnie czegoś nowego od danego producenta. Jeżeli nie ma żadnych wytycznych, no to jest jeszcze oczywiście Mi 11, no sporo modeli, naprawdę można było tu przebierać. Polecam obejrzeć sobie zestawienie do 3000 zł, bo tam są telefony właśnie w takim przedziale 2500-3000, więc będzie to, no podrzucam gdzieś tutaj w karcie, żebyś mógł sobie łatwo przeskoczyć. Krzysztof Babicki, 20 grudnia wreszcie otrzymałem swoim LG G8S ThinQ Android 11 i listopadowe poprawki zabezpieczeń, dzięki LG. Ja bardzo żałuję, że oni się zwinęli. Szkoda. No to była akurat firma, która w ostatnich latach miała wiele odważnych, fajnych projektów. Już pomijam w ogóle kwestię tego, że im mniej tej konkurencji tak na rynku, tym gorzej dla konsumentów, ale LG miało fajne pomysły, tak, mieli też pewne rzeczy niekonsekwentne, czy brak aktualizacji tych telefonów bardzo długo, zaporowe ceny na dzień dobry, później szybkie obniżki, więc klientom nie opłacało się kupować często czegoś zaraz po starcie, bo wiadomo było, że zaraz po pół roku ten telefon będzie, nie wiem, 1000 zł tańszy. No, wynikało to z wielu rzeczy, ale szkoda mimo wszystko, naprawdę. Uważam, że ostatnie telefony mieli, szczególnie te flagowe, mieli mocno udane. Linkus Note, przepraszam, a ja tylko z tabletu korzystam. Po pracy nie mam ochoty siedzieć przy komputerze i korzystam z iPada. Planuję sobie kupić S8 Ultra, ale się zastanawiam, czy nie będzie za duży. Rysik Apple uważam za bardzo kołkowaty, niepraktyczny w dłoni i nieporęczny. Wolę używać rysików Samsunga i obsługiwać urządzenia za pomocą rysika. Nienawidzę wszelkiego rodzaju laptopów. I rozumiem całkowicie. No, czy na ogół osoby, które kupują tablet, raczej chcą się odłączyć od laptopa, bo na tyle go nie korzystają z niego, że jest on o tyle problematyczny, że bateria tam znacznie krócej trzyma, że jest cięższy, grzeje się, głośny. A użytkownik dochodzi do wniosku, że korzysta z niego do oglądania filmów, przeglądania internetu, jakichś tam wideo, rozmów i tak dalej, no to po co bawić się z jakimś tam wielkim klockiem, skoro można to wszystko tabletem rozwiązać. I ja całkowicie to rozumiem. I mam nadzieję, że te S8 uda mi się przetestować, bo i pomimo tego nocza uważam, że się zapowiadałem całkiem fajnie. Łukasz Kmiecik. Właśnie z tego geekostwa jarałem się zabawą S21 FE. Chyba S21 FE jeszcze nie ma. Więc chyba, że miałeś jakiś dostęp. A co do wielkości pamięci, iPhone ma wersję pamięciowej 1 TB w cenie kawalerki na Zgierzu, ale jednak. Tak, ale wydaje mi się, że tam jest zupełnie innego rodzaju pamięć. To jest taka pamięć trochę bardziej jak z komputerów, więc ona jest jeszcze szybsza. Ale jest to związane z tym, że to jest zupełnie innego rodzaju chyba pamięć niż taka ładowana stricte do telefonów. Pamiętam, że kiedyś mówili o tym na takim pre-briefingu Asusa. Dlaczego znowu 512 ktoś tam zapytał, bo UFS 3.1 nadal jest tylko w formie 512, nie ma 1 TB i nie chcą na przykład w ROGfonie wrzucać terabajta pamięci w droższym modelu, która będzie wolniejsza, co jest zrozumiałe. Michał Smyk, najlepszy w nowym roku, Robert, dzięki, wzajemnie. Pytanie noworoczne, myślisz, że jest szansa na to, że aparaty pod ekranem w 2022 staną się popularniejsze, a przede wszystkim lepszej jakości? Wygląda to świetnie, jak cały ekran jest wolny od wcięć czy dziurek, ale jakość tych aparatów na razie jest po prostu słaba. Znaczy, trzeba się zastanowić, bo ja uważam, że w ogóle tak, że dużo bardziej sensownym rozwiązaniem alternatywnie byłoby po prostu umieszczanie jakiegoś tam małego ekraniku nawet z tyłu do selfie, jeżeli ktoś potrzebuje, żeby sobie zrobić i korzystać z głównych aparatów, albo robić obracane aparaty. Natomiast problem jest wtedy, kiedy mamy wideorozmowę i jednak trzeba widzieć tego drugiego rozmówcę. I tak na dobrą sprawę wtedy i tak się musi, jakby ta dziura będzie widoczna, no bo aparat jest cały czas włączony, nie tylko jakby w momencie robienia zdjęcia.
Liczę przede wszystkim, że, znaczy, jeżeli miałbym wybierać i chciałbym, żeby w 2022 roku była ta technologia i miałbym wybierać między super jakością selfie, ale gorszą jakością tego ekranu i ukrywaniem tego notcha, a tym, że jest on bardziej ukrywany, ale gorsza jakość aparatu do selfie, to biorąc pod uwagę, ile robię zdjęć selfie, raczej mało, chociaż dużo rozmawiam przez wideo, wolałbym chyba lepszą jakość tego wideo i tych selfiaków niż ukrywanie tego. Znaczy, wiadomo, że u różnych producentów będzie to różnie wyglądało. Liczę, że Samsung w którymś modelu wreszcie, znaczy wiecie, no może się okazać, że po prostu ta technologia jest na tyle niekorzystna i nie potrafią jej dopracować, że w ogóle ten pomysł gdzieś tam legnie w gruzach, tak, i zacznie się, nie wiem, robić coś innego, że aparat, że ekrany będą z jednej i z drugiej strony smartfona, tak jak kiedyś już to było robione mniej więcej, tylko że nie tam e-inkowe, tylko takie rzeczywiście z, no chociaż nie, były smartfony, które miały z dwóch stron jak jednakowe ekrany, w sensie takiej samej jakości. Więc jest to rzecz, która może się z powrotem pojawić. Wydaje mi się, znaczy mam takie jakieś dziwne przeświadczenie, że gdyby faktycznie tą technologię się dało tak szybko okiełznać, już były zakusy w zeszłym roku, przecież mówiliśmy o tym, że w przypadku niektórych telefonów, że mają pierwsze te aparaty pod ekranami, gdyby to było takie proste do wprowadzenia i efekty byłyby takie świetne i nie byłoby z tych problemów, albo by nie było to kosztowne, to pewno już byśmy dawno widzieli to w dużo większej ilości telefonów. Więc podejrzewam, że coś z tą technologią jest nie tak, skoro inni się w nią nie ładują, albo wygląda ona jak wygląda. Sorry, jeżeli słuchajcie odkurzacz, ale słyszę, że żona coś tam sprząta. Basitas, S20 FE czy S10 Plus? Wolałbym S20 FE pod względem tego, że jest nowszym modelem i pewno dłużej będzie wspierany finalnie, chociaż S10 Plus już dostał teraz, z tego co widziałem, aktualizację, co jest też wielkim szokiem moim zdaniem. Natomiast wizualnie wziąłbym S10 Plusa, jeden z ładniejszych Samsungów, powiedział, w ostatnich latach, zdecydowanie. O, właśnie Wawrzyniec z Pruski napisał, FE lepszy procesor i odświeżanie oraz dłuższe wsparcie, ale reszta przemawia na S10 Plusa, tym bardziej, że można teraz ustrzelić S10 w cenie budżetowca. Szukaj na słynnym portalu dla Januszu. DS. Ponad 3 lata korzystałem z Mate'a 10 Pro. W połowie bieżącego roku wymieniłem go na S20 FE z uwagi na słabnącą baterię w tym pierwszym. Jesienią skorzystałem z promocji Huawei na wymianę ogniw i za 99 zafundowałem sobie nowego Mate'a, akumulator do Mate'a, co mu dało nowe życie. Używam obu zamiennie i moim zdaniem młodszy o kilka lat i generacji Samsung w żadnej kategorii nie ma zauważalnej przewagi. Często wymiana telefonu, szczególnie tych flagowców, wydaje się być pozbawiona racjonalnego uzasadnienia. Znaczy, to oczywiście masz rację i to... Nie chcę używać słów jakichś takich super górnolotnych, bo byłoby to hipokryzją z mojej strony, tym bardziej, że co roku kupuję nowego iPhone'a, to raz, po drugie też kupuję masę sprzętu, który pewno nie zawsze jest mi do wszystkiego potrzebny i można to jakoś inaczej zrobić, więc ten konsumpcjonizm u mnie też jest, powiedzmy, widoczny. Natomiast no, ogólnie trend jest taki, że zmieniamy telefony za szybko, w sensie one są robione na 3-4 lata i narzekamy, o, jak krótko, dlaczego tak krótko i dlaczego tak rzadko są aktualizowane, a tak na dobrą sprawę i tak szybciej wymieniamy te telefony. Bo to chyba ostatnio też były jakieś badania, że nie wiem, to półtora roku było, średnio co półtora roku ludzie wymieniają telefony. Są oczywiście tacy, co 3 lata, ale są tacy, co poniżej roku, czy w rok wymieniają. Więc teoretycznie taki 2-3-letni flagowiec nadal będzie działał bardzo, bardzo dobrze. Ile tego producenci muszą się zabijać o jakieś super nowe funkcje, o jakieś nowe rzeczy, nowe technologie, żeby po prostu zachęcić, no bo te poprzednie urządzenia nadal są świetne, więc jest to dość oczywiste. Piotr, witaj. Przede wszystkim przeciwnego roku, dzięki wzajemnie. Jak mam S20 FE, to jaką chmurę byś polecił? Pozdrawiam. Powiem tak, no najlepiej chyba, tak jak mówiłem, współpracuję z OneDrive'em Samsung, biorąc pod uwagę, że zrezygnowali z tych swoich usług samsungowych, cloud, i przerzucili właśnie to wszystko do OneDrive'a, więc automatycznie i backupy i tak dalej, to wszystko się robi. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o później o katalogowanie zdjęć, wyszukiwanie i utrzymywanie tych fotek w różnych miejscach,
to dużym lepszym rozwiązaniem będzie na pewno usługa Google'a, czyli no, zdjęcia Google'a. Natomiast, bo tam też płacąc za jedno, mamy oczywiście większą pamięć, mamy dysk dodatkowo i jest to współdzielona pamięć między zdjęcia, dysk, a Gmaila i tak dalej, więc jest to trochę po prostu bardziej sensowne niż w przypadku OneDrive'a. Natomiast OneDrive też ma bardzo dobrą aplikację webową do przeglądania tych zdjęć, tak? Do edytowania ich, do przerzucania ich, katalogowania i tak dalej, więc uważam, że OneDrive nie jest złą opcją. Ja bardzo długo korzystałem z OneDrive'a, teraz zrezygnowałem, bo postanowiłem, że dlaczego ja płacę za trzy chmury, tak? No bo muszę płacić za iCloud'a, biorąc pod uwagę, że tam są moje główne zdjęcia, natomiast płaciłem oprócz tego za Google Drive'a i płaciłem za OneDrive'a. No i doszedłem do wniosku, że to trochę jest przesada, tak, żeby płacić za trzy chmury. I skompensowałem to wszystko, poprzerzucałem wszystkie pliki, gdzie się da i tak dalej. I korzystam teraz tylko z iCloud'a. Z reszty zrezygnowałem, żeby nie płacić po prostu. Nie falka już, drogie bracie, jak minęły święta? A dobrze, dziękuję, jest wszystko w miarę okej. Okay. Się nikt nie jest chory, wszystko jest gita. Chociaż dzieci były na kwarantannie, więc wymuszone w przedszkolu, więc generalnie robota nie szła tak, jakbym chciał. Czy używałeś kiedyś wyszukiwarki DuckDuckGo bądź poczty Proton Mail? Nie, nigdy nie mam co do powiedzenia na ten temat, niestety. Co sądzisz o zakupie Nintendo Switch OLED model? Jakie jest twoje zdanie? Znaczy, powiem tak, że w Switchu nie chodzi ani o moc, ani o to, czy jakie są też do końca gry. Chodzi o to, że możesz te gry mieć zawsze ze sobą, więc jeżeli wiesz, że dana gra jest na Switcha i to jest twoja ukochana gra i spędzasz w niej najwięcej czasu, no to jest świetny wybór, no bo po prostu on działa jak smartfon, czyli naciskasz przycisk, jesteś gotowy w grze i już możesz grać, nie musisz uruchamiać konsoli. Wiadomo, że tych, nie wiem, w Xboxie przynajmniej działa to bardzo szybko, ale zanim sięgniesz po pada, no to w Switchu już masz to uruchomione. I do tego jest Switch i to jest świetna rozgrywka. Plus, jeżeli to jest jedyna konsola w domu, to można mieć to na telewizorze, można mieć te kontrolery dla dwóch osób, więc są jakieś tam dodatkowe gry do tego. OLED jest super, no bo będzie to wyglądało znacznie lepiej, chociaż jakby brakiem tego jest to, że tam nie ma mocy większej jakby obliczeniowej. Natomiast ja grałem, czy gram sobie tam okazjonalnie w Wiedźmin 3 Gon, i muszę powiedzieć, że działa to ok. W sensie widać, że te tekstury są poucinane, ale nadal jak na, powiedzmy, tego typu sprzęt, naprawdę robi to wrażenie i mega fajne, że na takim przenośnym urządzeniu może sobie Wiedźmina grać. Więc spoko i na OLEDzie no po prostu będzie wyglądało to lepiej. Jest trochę inaczej zbudowany i tyle. Więc na pewno gdybym teraz chciał kupić sobie Switcha, to pewno wziąłbym OLEDa. Nie zastanawiałbym się, bo jak dobrze wiecie, dla mnie ekran jest bardzo ważny i ten OLED na pewno robi tam robotę. Ale sam nie testowałem. Czy ekran Xiaomi, chciałem napisać Mi, ale tego przedrostka już nie ma, to prawda, 11T Pro ma kolory porównywalne z flagowcami innych firm. Jaka jest gama kolorów bardziej taka nasycona jak w S21, czy bardziej takie wyblakłe jak Samsung S20 FE? Wydaje mi się, że bardziej są takie nasycone, chociaż oczywiście można sobie to dopasować, więc generalnie z tego co, no tak, można to dopasować, więc nie przejmowałbym się, dopasowałbym sobie to do siebie i tyle. Poza tym ja zawsze polecam, i to, bo z mojego punktu widzenia to jest zawsze proste, że ja mogę sobie to sprawdzić na testowym urządzeniu. Natomiast jeżeli ktoś kupuje telefon i na przykład czegoś nie wie, no to można, oczywiście no w pandemii nie zawsze to jest takie super proste, można wybrać do sklepu, po prostu sobie sprawdzić, jak to wygląda. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest w stanie wyłożyć gotówkę, zamówić taki sprzęt i mamy 14 dni zawsze na oddanie bez podania przyczyny, więc przetestować sobie wszystko, co nam pasuje, co nam nie pasuje i ewentualnie zwrócić. No wiadomo, że to często jest tam jakby powoduje, że dłużej oczekujemy na to gotówkę z powrotem, ale no jeżeli kupujemy sprzęt, który ma być dla nas na 2-3 lata i ma się okazać po tym, nie wiem, po 5 dniach, że jednak coś tam jest nie tak i mamy się męczyć te 2 lata czy 3, no to lepiej jednak oddać, poczekać na tą gotówkę z powrotem nawet te 2-3 tygodnie i kupić jednak coś, co będzie dla nas lepsze. Ja bym tak to przynajmniej interpretował. Pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku dla ciebie i twojej rodziny. Dzięki wzajemnie.
Dla ciebie również. Wawrzyniec pruski. Cześć Robercie, strasznie denerwuje mnie to odchodzenie od producentów od slotu na kartę microSD we flagowcach. Jakoś nie kupuję wersji, że zwalnia to telefon, bo karty mają wolne pamięci. Większość smartfonów, jakie używałem, były flagowcami i posiadały slot micro. Dla mnie nie jest to problem, a flagowiec powinien mieć wszystko. Ludzie powinni mieć wybór, a nie być zmuszani do pasania chmur albo do przesiadania się na średniaki. Obecnie siedzę w ekosystemie Samsunga, ale zapewne zakończę z nimi przygodę, gdy przestanie być wspierana seria S20. Dawniej Samsung wyprodukował kompletny smartfon, a teraz jak inni poszli w straty. Nie wyobrażam sobie przesiadać się z wbudowanej pamięci 512 plus 512 SD na np. 128 bez karty plus chmury, porozumiem. Pozdrawiam ciebie i wszystkich tu piszących. Dzięki. Znaczy, wiesz co, powiem szczerze, że ja rozumiem jakby dwie strony, tak? No bo oczywiście trzeba to wiązać z tym, że oni chcą zarobić, więc droższe wersje pamięciowe są dużo droższe. Usunięcie karty microSD i wrzucenie takiej śpiewki, że to zwalnia, jest mocno na rękę, no bo mimo wszystko napędza jakby też tą dodatkową sprzedaż. Nie zawsze może, powiedzmy, producentowi, tak, no bo ludzie jednak wybiorą chmurę zamiast kupowania większej pamięci, ale mimo wszystko. Natomiast no nie wiem, no zdaję sobie z tego sprawę, że jakby no, system kart pamięci się jakoś w ostatnich latach mocno nie zmienił. Oprócz tych super profesjonalnych, które są jakieś tam dużo szybsze, ale w ostatnich latach, jeżeli chodzi o te zwykłe karty pamięci, jakoś bardzo mocno nie. I jakby przepaść pamięci wewnętrznej w telefonie, szybkości ich na przestrzeni ostatnich 3-4 lat względem kart pamięci jest kolosalna. W sensie 4 lata temu czy 5 nie mieliśmy UFS 3.1, więc różnica między takim UFS 2.1 a kartą pamięci, która nawet była bardzo szybka, nie była jakoś bardzo duża, więc można było pewno gdzieś tam z tego zrezygnować. Teraz rzeczywiście, no nie wiem, no nie mam żadnego flagowca, który miałby UFS 3.1 i slot na kartę pamięci chyba, żeby sprawdzić, jak faktycznie jest różnica, bo to mógłbym zrobić nawet test, jak szybko wczytują się zdjęcia na UFS 3.1, a jak na nawet jakiejś szybkiej karcie pamięci, czy jest to jakaś ogromna różnica, czy też nie. Nagrać to samo, tylko mieć wszystko najpierw wrzucone w pamięci wbudowanej urządzenia, a później wszystko przenieść na kartę pamięci, żeby zobaczyć, czy też na przykład aplikacje, które można gdzieś tam częściowo przenieść, albo jakieś dane, jakieś projekty, które się ładują, czy się ładują dłużej, czy jednak porównywalnie, to myślę, że byłoby też fajne doświadczenie. Więc jak kojarzycie jakiegoś flagowca z UFS 3.1 z microSD, bo ja już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, ale takiego naprawdę nowego, to chętnie bym to sprawdził i kupię nawet jakąś kartę tam, nie wiem, 256 szybką, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest to różnica, czy nie. Widoczne. Marek Antosiewicz, cześć Robercie, tak ostatnio mnie to zastanawiało. Jak wygląda kwestia ciepła w twoim biurze w zimie? Ocieplanie wełną, doprowadziłeś grzejniki na strych? Pytam z ciekawości, w końcu bez jakiegoś ogrzewania na poddaszu będzie strasznie zimno. W lecie upał, to już sprawdziłem na własnej skórze. Pozdrawiam, szczęśliwego nowego roku. Tak, mam oczywiście na wszystko jest wyłożone wełną, natomiast z wyłączonymi kaloryferami, jak jest powiedzmy na dworze tam koło zera, czy no koło zera jak jest, no to w biurze mi temperatura spada do 17 stopni gdzieś, tak? 17-15. Najniższą temperaturę, jaką zanotowałem w biurze, no bo mam czujniki oczywiście, to było chyba 12 stopni. To przy minus 16, jakby tam 14 teraz, jak było tam kilka dni, to miałem właśnie temperaturę rzędu 12 stopni. No i później odpaliłem grzejniki, bo normalnie mam wyłączone grzejniki, bo jakby 15 stopni to jest dla mnie super temperatura, tam 17 dla moich dzieci może nie, bo one jednak raczej wolą trochę cieplej, ale ja w biurze generalnie mam skręcone kaloryfery i nie potrzebuję. Czasami no, nawet założę sobie bluzę, bo jest dla mnie wygodniej. Natomiast nie robiłbym tego biura tam strychu bez kaloryferów, awaryjnie, no bo jak będzie na przykład, bo to rzeczywiście były tylko 2-3 dni takie bardzo zimne. Nie było wcześniej takich zim, że było po minus 20 przez, nie wiem, tydzień czy coś takiego. I wtedy podejrzewam, że temperatura może spaść nawet do niższej temperatury. Wiadomo, że temperatura domu też ogrzewa, bo idzie do góry, to ogrzewa cały ten strych, ale nie do takiego stopnia. Szczególnie, że ja jeszcze w podłodze mam włożoną sporą ilość waty i takie pianki akustycznej, żeby wyizolować sobie to wszystko od części mieszkalnej, więc no wydaje mi się, że pewno gdzieś ta temperatura też się tam zatrzymuje, aż tak bardzo nie przenika. Więc na pewno bym nie pozostawiał sobie, no ewentualnie jeżeli wiesz, że nie wiem,
że to będą jakieś sporadyczne momenty, no to, to ewentualnie elektrycznie ogrzewać, ale to może być też bardzo drogie. Chociaż gaz też teraz podrożał, więc... Dobra. Grzegorz, cześć Robert, szczęśliwego nowego roku, dzięki wzajemnie, pogody ducha oraz odwagi do spełnienia marzeń. Życzę tobie, twojej rodzinie oraz wszystkim oglądającym. Dzięki bardzo. No, mam nadzieję, że tej odwagi mi się przyda, bo chcę wreszcie startować z tym projektem, który de facto opóźniłem o rok. Miałem w zeszłym roku z nim startować, na początku w styczniu i myślę, że teraz mi się uda na początku w styczniu. Ale o rok jest to opóźnione. Ale to ze względu na to, że COVID, że część roku, część tam tych pierwszych miesięcy też po świętach dzieci były w domu, bo były kwarantanny i tak dalej. Więc żona więcej musiała pracować, więc ja więcej z dziećmi siedziałem. No masa tych powodów jest i tak to się zrobiło. Jak długo jest wsparcie na ekosystemie Huawei i porównego proszę do ekosystemów Apple oraz Samsung? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo generalnie skrytykowałem ostatnio Nova, że słabo wypadał z aktualizacjami, że były wrześniowe i dzień po recenzji wpadły listopadowe. Natomiast... ciężko mówić o aktualizacjach, bo jest to jakby kwestia taka dość otwarta w HMS-ie. Mam mało urządzeń w domu na HMS-ie, żeby to sprawdzić, jak to wygląda na przestrzeni na przykład ostatniego roku. W Windowsie myślę, że... przepraszam, jest to dość oczywiste, że po prostu jest to aktualizowane. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie międzyplatformowe, to myślę, że to jest bardzo rozbudowane. W sensie... jest masa laptopów, które ma Huawei, które wspierają i HMS-a, i GMS-a. Jeżeli chodzi o wyświetlanie tego interfejsu, tego tam ten One Hop, tak dalej, to się oczywiście zmieniło teraz, tam Huawei Share. I myślę, że to jest dużo bardziej rozbudowane, w sensie jest dużo więcej modeli i telefonów, i laptopów, które naprzemiennie to wspierają względem całej konkurencji. Znaczy względem konkurencji na Samsungu, no bo w Apple to właściwie kompatybilność jest niezależnie od... jest zależna tylko właściwie od wersji oprogramowania. Czyli każdy sprzęt, który ma co najmniej 5-6 lat, nadal jest wspierany, bo nadal ma najnowszą wersję sprzętu, więc one będą wszystkie ze sobą kompatybilne. Czy Apple oddaje część kasy za oddanie sprzęty na nowe? Nie, w Polsce chyba nie ma takiego programu. Jest gdzieś tam w Stanach, widziałem, że jest teraz program taki, że możesz po prostu wymieniać sobie Maca, płacisz jakąś tam miesięczną kwotę i dostajesz za każdym razem nowego MacBooka. Ale to chyba też jakieś pilotażowe czy coś takiego. Czy można oddać? Chyba nie. Nie wiem. Można ewentualnie szukać w jakichś komisjach, no ale to nie jest to samo. Ale wydaje mi się, że oficjalnie Apple nie przyjmuje sprzętów przy rozliczeniu. Możesz oddać chyba do utylizacji, jeżeli chcesz. Tyle. Jak długo wspiera Apple swoje urządzenia? A nie, jeszcze przepraszam. Czy laptopy Apple są słabsze od komputerów stacjonarnych Apple'owskich? Oczywiście. Czy laptopy Apple są słabsze? No nie do końca. W sensie powiedziałbym, że laptopy to są najmocniejsze ogniwa, powiedzmy, w całym line-upie Apple'ów. Ogólnie jakby sprzętów, no bo generalnie laptopy mają jedną taką przewagę, której nie mają żadne laptopy na Windowsie, prawie. Teraz na Intelu 12 generacji zmienia się to, bo działa to dużo lepiej, chociaż nadal nie w takim wymiarze. Chodzi głównie o to, że wszystkie laptopy na Windowsie działają tak, że one świetnie działają pod prądem, ale jak je odłączysz, to niestety wydajność potrafi trzykrotnie spaść. W sensie, jeżeli chodzi o maksymalny pobór mocy, jest na przykład trzykrotnie ograniczana. Nie wiem, tam ze 120 na 30 watów. I w przypadku Apple'a jest tak, że niezależnie czy jesteś na prądzie, czy bez prądu, urządzenie działa tak samo. Rozładowuje się szybciej, ale działa cały czas tak samo. Czyli na przykład czas renderowania, czas tam, czy czas obróbki czegoś będzie identyczny praktycznie z prądem i bez prądu. I wydaje mi się, że to jest jakby taka duża przewaga. Więc jeżeli to jest ten sam procesor, który jest w stacjonarnym komputerze, wyniki są bardzo, bardzo podobne, bo tu nie ma jakby... No oczywiście, biorąc pod uwagę jakąś tam długą pracę, to wiadomo, że laptop się będzie przegrzewał, więc system chłodzenia w komputerze takim iMac na przykład jest lepszy niż w przypadku laptopa, no bo jest większy przy takim samym procesorze, ale ja też nie mam żadnego sprzętu, który miał dokładnie takie same specyfikacje, no bo mój iMac jest z 2017 roku, więc już dziadek. Jak długo wspiera Apple swoje urządzenia, czy wszystkie tak samo, czy jest różnica między aktualizacjami nowych i starszych urządzeń? Nie, one są tak samo wspierane tam. Generalnie jeżeli chodzi o komputery, nie wiem, chyba nawet na 2015 rok to nadal mają najnowszy system zainstalowany macOS.
Mniej więcej podobnie no, z 2.16 powiedzmy jest chyba ostatni iPhone, który jest wspierany do iOS-a obecnego, czyli do no, tego, którego teraz mamy w nowych iPhone'ach. Piotr, cześć. Powiedz mi, Robert, czemu żaden z producentów smartfonów ani z Androidem nie chce lub nie może nic zrobić z tą cholerą brudką? Takie piękne te nowe kanciaste Oppo Reno 6, a jak popatrzę na front z tą brudką, to mi się robi nie, tak niedobrze. Pozdrawiam. Wiesz co, no nie wiem, od czego to zależy. Czy to jest kwestia tego, że muszą być gdzieś te szkła wklejone, czy co, no. Wiem, że chodzi o to, żeby lepiej wyglądało, gdyby to było bardziej proporcjonalne, tak? I żeby te brudki jednak były mniejsze. I są rzeczywiście dużo mniejsze, ale nie w każdym urządzeniu. Znaczy nie ma telefonu, który miałby dolną brudkę zerową praktycznie. Tak jak na przykład górną albo boczne. Nie wiem, z czego to wynika. Czy gdzieś tam musi być jeden taki punkt kontaktu tak dalej, żeby to się trzymało, czy też nie. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast wiem, że psuje to wizualny aspekt telefonów i często później ludzie wybierają telefony, które na przykład mają symetryczne brudki, znaczy brudki, symetryczne ramki z każdej ze stron, żeby to lepiej wyglądało, niż żeby była cały telefon bezramkowy i tylko taka belka na dole. Całkowicie to rozumiem. Pytanie tutaj, witam. Który smartfon ma najlepszy aparat według Ciebie spośród Xiaomi versus Samsung? Ciężko powiedzieć, na pewno poszedłbym w Mi 11 Ultra i S21 Ultra, natomiast który ma lepszy aparat? Nie wiem, wydaje mi się, że o ile może szczegółowość, jakość samych zdjęć może być bardzo porównywalna, jakość zbliżenia, jakość boki i tak dalej, wydaje mi się, że w Samsungach w ostatnich latach były bardziej spójne kolory między obiektywami, pewno tym bym się gdzieś tam sugerował. Który smartfon ma najszybszy czytnik odcisku palca? Najnowszy Xiaomi czy najnowszy Samsung? Najnowsze Samsungi są szybsze moim zdaniem. Czy uważam, że są najszybsze w chwili obecnej, jeżeli mówimy o najnowszych? Bo pamiętam, że jakby szybkość działania mnie mocno zaskoczyła i wydawało mi się, że to nawet jest szybciej niż w OnePlusie. Ale Xiaomi też ma bardzo szybkie, więc naprawdę tam zabawy rzędu czy 5 milisekund, czy 20 milisekund w tom, czy w tom, myślę, że nie ma takiego większego znaczenia. Interesujesz się szachami, czy grasz? Potrafię grać w szachy, myślę, że nie jakoś super na pewno, ale jakby podstawowe te manewry wszystkie znam. I nie mam czasu za bardzo grać w szachy, ale mój brat dużo gra i bardzo dobrze gra. I interesował się i on właściwie z nim grałem, jak byłem mały, więc tam z nim się nauczyłem i z ojcem, ale nie mam też takiej wiedzy, żebym mógł teraz powiedzieć, że nie wiem, że wszystkie ruchy znam czy coś takiego, ale jeżeli dostanę szachownicę i z kimś będę grał, to potrafię grać i wydaje mi się, że od razu tak szybko bym nie odpadł, bo coś tam przeanalizuję na tej planszy. Jakie masz postanowienia noworoczne? Schudnąć, bo ta czwarta fala mnie trochę dobiła, więc muszę się zabrać za siebie. Czy zrobisz test opasek sportowych Xiaomi, Huawei i td. Z uwzględnieniem dokładności pomiarów? Ciężko powiedzieć, no bo musiałbym mieć wszystkie jednocześnie, a w chwili obecnej chyba nie mam nic. Więc musiałbym to wszystko pościągać, ale w kontekście tego mojego schudnięcia to mogło być całkiem spoko. Polski Czacha, to ja nie będę Xiaomi 11T Pro w wersji 12.56, w czerwcu to po prostu kupiłem w wersji 8.2.5.6. No do czerwca to nie wiem, czy będzie, myślę, że będą inne modele już do czerwca, znając Xiaomi. Ale nie dostałem odpowiedzi, no może jutro, skoro się kończy, zacznie się nowy rok i się rozpocznie normalna praca. Teraz ten okres jest taki świąteczny, przedświąteczny, to właściwie dużo maili, które gdzieś tam wysłałem, to utknęły i do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi. Przemysław Wiśniewski, życzenia na nowy rok 2022. Zdrowia, szczęścia, pomyślności dla całej ekipy. Dzięki, a tak naprawdę dużo kasy, zdrowia, chlania i porządnego zdrowego seksu, a reszta to mniej ważna. Zdrówka, no przede wszystkim. PS, nadal to Przemo 1979. Nadal uważam, że jesteś w błędzie co do eksperymentu medycznego, w którym producent nie ponosi odpowiedzialności, który nazywasz szczepieniami, zachęcasz. Każdy inaczej do tego podchodzi. Pytasz mnie, jak ja to odbieram, to ci mówię. Ja pytam, jak ty do tego podchodzisz, masz prawo powiedzieć tak. Każdy inaczej to ocenia i ja nie chcę nikogo do niczego zmuszać i nie dam się wciągnąć teraz w tym nowym roku w tą dyskusję. Łukasz Siarkiewicz, jak myślisz, kiedy iPhone zaczną spadać ceny? Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dzięki za imię. Myślę, że no, jedyne promocje, gdzie możesz szukać, to w uautoryzowanych resellerów.
oni czasami wrzucą jakieś promocje, bo cena, powiedzmy, na stronie Apple nie drgnie ani o złotówkę na przestrzeni całego roku. Mówiłem o tym wcześniej, więc szukać promocji gdzieś indziej, ewentualnie, jeżeli masz upatrzonego swojego iPhone'a, no to go po prostu szukać i tyle. Bo na stronie Apple na pewno żadna cena nie spadnie. Myślę, że to jest dość oczywiste. Dobra, dzięki. To było 418 Q&A. Przypominam o konkursie jednym, drugim i tyle. No, wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa, pa.